ten Jerzyniew w kamaszach. Odcinek 23. A co z Irkiem? Z Irkiem? No proszę, jako go. Irkowi, no to w ciągu doby załatwili wszystkie potrzebne kwity na zwolnienie z armii. I co ciekawe, to zamiast pociągiem, no to zając powiózł go pułkową sanitarką aż do chałupy, przez całą Polskę. Co świadczyło niezbicie, iż wojenne, jak i medyki, to no to konkretnego stracha mieć musieli, aby go samego puścić pociągiem. Niewątpliwie to chłopaki musieli sobie dać ostro w palić, bo zając wrócił dopiero po 3 dniach, tłumacząc, że po dowiezieniu na miejsce, no to Irek wyrwał kluczyki z nysy i je połknął. No i chciał, nie chciał, to i musiał czekać, aż on je wysra. No wiadomo było, że tego przecież nikt nie będzie sprawdzał, to i chłopaki sobie pobalowali. Sprawa Irka pomału odchodziła do historii. Dziadki szykowali się do cywila, a na kompanię miało lada dzień dotrzeć uzupełnienie po szkółkach. Mieli dotrzeć kierowcy transporterów i 2 kaprali. Sławeczek już nie szalał. Ale był jeden skurwiel z dziadków, którego trzeba było na jakąś minę i to konkretnie wjebać. I to przed wyjściem do cywila. Szymon to był. Skurwiel nad skurwielami w poniżaniu człowieka. No i tutaj przydały się zdolności mechaniki precyzyjnej Lucjana. Lucjan podczas służby dyżurnego zaopiekował się bowiem zamkiem do magazynku broni, a nawet odciśniętą w plastelinie referentką dowódcy kompanii, czyli takiej plomby. Z kałacha Szymona zajebaliśmy zamek wraz z iglicą, a kałach ponownie trafił na stojak. Wiedzieliśmy, że tuż przed wyjściem do cywila, no to dziadki będą musieli się ze wszystkiego rozliczyć. No i będzie dym jak skurwysyn. Zarówno drzwi, jak i plomba, zamek wyglądały jak nienaruszone. Taki był kurwa Lucjan fachowiec od zegarków, zamków i plomb wszelakich. Na kilka dni przed wyjściem do cywila kociarstwu przycięto ogony, czyli każdy na taboret dupą do góry i od wszystkich pasowanie dupy na całego. Staliśmy się sierściuchami, czyli wyżartymi kotami, a poza tym nic nie uległo zmianie. Było dalej przejebane. Dalej byliśmy od czarnej roboty i do docierania. Dzień przed wyjściem dziadków do cywila zarządzono apel mundurowy kompanii, podczas do którego dziadki mieli się rozliczyć z tego całego armijnego dobra, jakie otrzymali od matki ojczyzny, aby jej dzielnie bronić do tchu, powiedzmy, że przedostatniego. Rozpoczął się apel mundurowy, czyli epitafium całej służby wojskowej. Tylko że żaden z nich nie wiedział, że to my. My byliśmy reżyserami tego całego kurwa spektaklu. Przy apelu była obecna cała kadra oprócz Piaska, który to właśnie miał służbę oficera dyżurnego w jednostce. Stare wojsko, oczywiście pierwsze do tego apelu i wtedy, a babuch, i afera kurwa na rozpoznawczej jak skurwysyn, albowiem Tomaszek, dobytek na stół, wszystko okej, i dawaj wyciągać klamoty z plecaka. No i menażka w plecaku, ale w worku foliowym ta menażka zawinięta, a nie luzem. Tomaszek z dziewką zdziwiony, a i Heniek też zdziwiony. Rozwija ją z tej folii przy Heńku i pojawił się jakiś dziwny zapach, a w menażce, proszę jakogo, to elegancko nasrany. Klocek zaiste z gracją do menażki był oddany, a i twórca tej rzeźby, to jak widać, mocno kulturalny był, bo dupę wytarł. No i w gównie kawałek żołnierza wolności widać było, takiej militarnej na owe czasy gazety wyborczej, którą to wojsko czytać musiało. Wyglądało to wszystko jak wzorzec gówna, jaki to powinien być oddawany do badań w sanepidzie, gdy ktoś na przykład zechce kelnerem zostać. No, Heniek to mało nie dostał pierdolca. A Tomaszek?
Mina na ryju taka, jakby gołego Jaruzela z tą menaszką w łapach, to w kolejce do obiadu zobaczył. Zdziwiony niewątpliwie był, no bo plecaki to w magazynku szefa to były, a tylko szef do magazynku klucze miał. A szef, no to mu przecież w menaszkę chyba nie nasrał, chociaż wszystko mogło na to wskazywać. Łukasz o mało to nie zeszczał się ze śmiechu. Zasugerował, że może mu jakiś kurwa jezuita w tą menaszkę nasrał lub jakiś inny tam franciszkanin, bo kto jak kto, ale duchowne to od wieków mają posrane pomysły. I nie w takie klocki oni się ubawią. Płetwa to już tylko łapami zaczął machać, no jakby się do jakiegoś tam odlotu szykował. Kamil był następny. Następny kutas z dziadków. No i też, coś niezaciekawie, mu wyszło z tym dobytkiem armijnym, bo brak rury do maski gazowej, a i portek z OP1 też kurwa nie było. A przecież ten cały dobytek był w magazynku broni, a magazynek broni zamknięty, zaplombowany. Więc kto? Więc co? No właśnie, i dupa zimna. Gdyby o tych brakach wiedział wcześniej, to na bank by któremu z młodych tą rurę i te portki podpierdolił. A tak to co? A nic. No i Heniek zaczął już dostawać konkretnego pierdolca, jak na sierżanta przystało. Kumulacją w tym całym apelu, no to jednak trafił śmiejący się do tej pory z kumpli Szymon. Jednak gdy okazało się, że w jego kałachu, no to brak zamka, to Heniek z płetwą już wkurwili się na maksa. Ze słów płetwy wynikało, że Szymonowi to jeszcze się dzisiaj ostro w dupie zagotuje, bo brak zamka w broni to już nie są jakieś tam popierdółki, tylko rzecz godząca w obronę z całego kraju, jak i nie Układu Warszawskiego. Szymon telepał się ze strachu jak dupa traktorzysty, który to swoim trzęsielcem wesoło zapierdala po flaszkę do sklepu DS. Łukasz tylko rzucił, że niech się jeszcze tylko okaże, że z tej naszej wojennej taksówki to ktoś podpierdolił wieżę z karabinami i wszystkie koła, a on to natychmiastowo podaje się do dymisji z Armii Polskiej i poprosi azyl na Grenlandii. A z tego co tu widzi, no to wszystko wskazuje na to, że ten cały wojenny ekwipunek no to musiał podpierdolić niewątpliwie potomek handlarza broni, ten z bitwy pod Grunwaldem. No i młyn jak skurwysyn. O ile Tomaszek osobiście musiał myć gówno z menaszki, Kamil musiał zapłacić za portki z OP1 i rurę do maski, przez co w jednostce siedział o suchym pysku jeszcze 2 dni, czekając na kasę z chałupy, no to Szymon, no, on to już nie za ciekawie miał. Oczywiście, była rewizja na całej kompanii, śledztwo prawie było. No ale co ono mogło dać, to całe śledztwo? Co mogło dać? Nic. Szymon się tłumaczył, że broni to on nigdy nie czyścił, gdyż robiło to za niego młode wojsko. I ono jest winne. Ale kto dokładnie z młodych czyścił jego broń? No tego to on nie wiedział. No bo i skąd miał kurwa wiedzieć, jak zawsze rzucał kałacha na korytarz, drąc się, że kociarstwo ma pucować jego żelastwo tak, że ono ma się tak świecić, jak złoty kredens, co to na ołtarzu u niego w kościele na wsi jest. Na koniec kariery wojskowej dostał 14 dni aresztu, a potem z tego, co do nas dotarło, no to jeszcze przez dłuższy czas był konkretnie maglowany przez prokuraturę wojskową. I co ciekawe, to jego marzenia odnośnie zrobienia kariery w milicji po wojsku, no to wyszła dupa zimna. 2 następnych, z racji tego, że nie przedstawiali swoim zachowaniem szczytu zwyrodnienia wobec nas, no to potraktowani zostali, powiedzmy, że lajtowo.